To ile świń państwa było? 74 sztuki. Czyli kiedy to padło? Było 72, w tym dwie padnięte, które maciara padła na, po zapaleniu przy porodzie. Kiedy to było wybite? 2 października ubiegłego roku. 2017. Tak. I państwo dostali decyzję odmowną o opłacie odszkodowania, tak. Lekarz... Jeżeli państwo pozwali do sądu, tak? Tak, bo lekarz stwierdził, że nie było w ogóle maty wjazdowej, chociaż była niecka. I Jaśniecka spełnia lepsze wymogi niż zwykła mata, która, bo niecko pukuje całe koła i jest pewniejsza. Chociaż lekarz stwierdził, że to nie, że w ogóle nie było maty wjazdowej. I to był główny powód odmowy w ocenie odszkodowania. Już nie pamiętam, ile złotych za jednego, a to były ponad 10 tygodni, no poza tygodniowego. No 24 zł za tygodniowego, a one miały po 10 tygodni, powyżej, a oni nam po 24 zł policzyli, no, za sztukę, no i dlatego żeśmy ten błąd odkryli. Powiedziałam, że sprawę zakładam, no i rozmawiałam już z panem mecenasem. On mówi, będziecie państwo pierwsi. Ja mówię, nie, na razie jedziemy, z lekarzem porozmawiamy. No i przyjął nas oczywiście, przeprosił, no i wypłacili nam, wyrównali to wszystko. Do tygodnia. Dalej, ale co dalej, proszę państwa? Nie mamy, nie wiemy, co będzie dalej. No nie trzymamy, nic nie mamy, nic. Słuchajcie, przecież na terenie powiatu to jest ponad 1300 gospodarstw, które produkowały... Tak, chciałem, proszę państwa, tylko jeszcze tak nadmienić, że to są właśnie osoby, które pierwszy raz po prostu... Tak, można powiedzieć. Nagłośniliśmy to. Tak, zrobili po prostu sytuację, w której weterynaria powstrzymała się od zabijania zdrowych świń. Niestety to są akurat osoby, które były od początku na pozycji, ja bym to określił, straconej. Tak jak tu nierówna walka jest i w przypadku tutaj pana Damiana, tak i tutaj też, w przypadku tutaj sołtysów, też mieliśmy problem, ponieważ od początku niestety takie jest prawo, że my jesteśmy zawsze w zasadzie bezradni w tych sytuacjach. I mają sobie wybrać, bo w taki sposób to dali. W ogóle nie zostało to odkażone, obora tylko została odkażona, ale podwórko, tam co przy Libiniuciu, nie było w ogóle odkażane. Ładowarka, która ładowała te świnie, też nie została odkażona, to pojechała do sąsiedniej wioski. Wiem, że prawdopodobnie chcieli wieżyczkę, że ja nie wyraziłem zgody na budowę urządzeń łowieckich. Tak, my prosimy, tak. Nikt, żeby postawili u nas. Nikt nie miał takiego zamiaru. Jedynie był zamiar, że chcieli po wystąpieniu szkody, ponad miesiąc po wystąpieniu szkody, zaproponowali ogrodzenie pastuchem elektrycznym. Ale to było niemożliwe, 21 hektarów podzielono, podzielone działki na drogami gminnymi, prywatnymi. No, niemożliwe było to tym jednym pastuchem ogrodzić, tylko była to taka fikcja. No, i to już było po wystąpieniu głównej szkody. Rolników indywidualnych. Tak. I Ewa Szydłowska, przewodnicząca Powiatowej Izby Rolniczej Łużyca. Przewodnicząca Powiatowej Izby Rolniczej. Przepraszam, mamy Pani Cerk, ale ja nie słyszę Pani za bardzo. Powiatowej Izby Rolniczej Łużyca. Dobrze. W sprawie znajdują się dokumenty wymienione między stronami, a na to znajduje się pismo, które nadesłała agencja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 2017 roku w związku z wnioskiem powoda doprecyzowanym w piśmie. Stanowisko Panie Pełnomocniku. Pełnomocnik powoda popiera powództwo w całości. Pełnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powództwa w całości. Zarządzenie procesu i
zatrudnienie kosztów procesu i zastępstwa procesowego. Sąd dostaną informacyjnie wysłuchać powoda. Słuchamy pana, co pan ma do powiedzenia w związku z wniesionym pozwem. Nazywam się Daniel Kiesza. W ubiegłym roku zostały mi wybite świnie. Nazywam się Daniel Kiesza. W ubiegłym roku zostały wybite mi świnie. I zostały mi odmówione wypłata odszkodowania. Nie chodzi po sali. To zakłóca przebieg rozprawy. Jeżeli zanieśli pan skargę święta, to proszę być wypisany. Zostało mi odmówione wypłacenie odszkodowania, ponieważ że nie spełniałem. I zostało mi odmówione wypłacenie odszkodowania. Z powodu niespełnienia bioasekuracji, co. Z powodu czego? Niespełnienia bioasekuracji. Z powodu niespełnienia bioasekuracji, co jest błędem, ponieważ spełniałem bioasekurację. A to jest błędem, ponieważ ja spełniałam bioasekurację. A w tym rejestracji świń, co dała agencja? Ja też wspomniałam bioasekurację. Wypisie z agencji, który pokazuje, że nie. Wypisie z agencji, który pokazuje. Błędy w rejestracji. Błędy w rejestracji. Agencja sama rozkładała rejestrację tych świń w czasie, ponieważ twierdzili. Rejestrację tych świń w czasie. Tak, ponieważ twierdzili, że na dany czas jest za dużo sztuk i rozkładali to. Ponieważ na dany twierdzili, czas. Że na dany czas jest za dużo? Za dużo sztuk. Za dużo sztuk czy tak, sztuk? Sztuk. Sztuk świn. Sztuk świn. I wnoszę o rozpatrzenie pozytywnie mojej sprawy o odszkodowanie. Wnoszę o rozpatrzenie mojej sprawy o odszkodowanie. Panie pełnomocniku, czy ma pan pytanie? Ale oczywiście mam pytanie. Może tak po kolei. Ale bardzo proszę nie chodzić na posadzie. Jakie pan wprowadził zasady ochrony gospodarstwa przed ASF? Mógłby pan po kolei wymienić, jakie czynności? Ja do pana mam gorącą prośbę, ale to głośno. Dobrze, dobrze. Tak naprawdę bardzo głośno, bo słabo to pan słyszy. Pan to podszedł, no chyba, że pan chce tu podejść. A mikrofony nie działają? Nie, bo sprawa nie działa, jeszcze jest tylko przygotowana. To może lepiej będzie. Jeszcze raz mam pytanie podróż. Jakie w gospodarstwie wprowadził pan zasady ochrony przed ASF-em? Jakie czynności pan może podjął? Jakie środki ochrony przed ASF wprowadził? Została wykonana niecka. Ja w gospodarstwie wprowadziłem środki ochrony przed ASF. Środki ochrony przed ASF w postaci. Niecki wjazdowej. Niemiecki wjazdowy. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta wjazdowa? Ale może niech pan odpowie, jeżeli może, jakie, a potem będzie pan po kolei pytał. Niemiecka wjazdowa, w której znajdował się płyn. W której znajdował się płyn. Wirką. Przy każdym. Płyn przez B czy V? Przez V. Wirką. Wirką. Przy każdym wejściu do chlewni była mata. Przy każdym wejściu do chlewni była mata, a ile pan miał wejścia, pytam? Dwa. A miałam dwa wejścia. Były stroje do przebioru kombinezony. Były stroje do przebioru kombinezony. Obuwie na zmianę. Obuwie na zmianę. Tak? I to był główny sposób walki z ASF. I to był główny sposób walki. Proszę na to nie chodzić. Przed ASF, tak? Czy tak. Za? Przed ASF. Mhm. Następne pytanie. Podnoszę tych mat.
Jakie, jaką funkcję one pełniły? Jak to się odbywało? Że tematy miały zapobiegać syfowi? Tak technicznie, by pan powiedzieć. Miały pełnić funkcję maty. Maty miały pełnić funkcję maty, maty miały pełnić funkcję dezynfekcji. Poprzez przejazd przez nie. Poprzez przejazd przez nie. I dezynfekcja obuwia przy wejściu do... I dezynfekcja obuwia przy wejściu do... Chlebnia. Do chlebnia. Muszę powiedzieć w pana gospodarstwie, kto miał dostęp do stada świń? Tato z mamą. W moim gospodarstwie dostęp do stada świń miał tato z mamą, a czy mógłby pan dodać tych osób? Barbara Kierekiesza. Tato z mamą, to jest Barbara Kierekiesza. I Henryk Kierekiesza. I Henryk Kierekiesza. I ponieważ oni chodzili przy... I ponieważ oni chodzili przy... Plucznikach. Przy plucznikach. Bo ja obrabiałem pole i pracowałem... Bo ja obrabiałem pole. I pracowałem jako kierowca. I pracowałem jako kierowca. I bałem się, żeby nie przynieść z okolic... Bałem się, żeby nie przynieść z okolic. Choroby ASF. Choroby ASF. I poprzez kontakt ze zwierzętami. Poprzez kontakt ze zwierzętami. W swoim gospodarstwie. W swoim gospodarstwie. Znaczy poza tymi osobami inne osoby trzecie miały dostęp? Nikt nie ma. Poza rodzicami? Poza rodzicami. Poza rodzicami inne osoby trzecie miały dostęp Do budynku ze zwierzętami. Do zwierząt, do budynku ze zwierzętami. Proszę powiedzieć, czy w 2017 roku nabył pan jakieś zwierzę, choć o świnie, spoza gospodarstwa, jakieś przemieszczenie? W 2017 nie... W 2017 roku? Nie nabyłem żadnego zwierzęcia. Nie nabyłem żadnego zwierzęcia. Spoza obszaru swojego gospodarstwa. Spoza obszaru. Swojego gospodarstwa. Jakie zdarzenia, które wymagały odnotowania w Agencji Restrukturyzacji nastąpiły w pana gospodarstwie? Chodzi o fakty przemieszczenia w narodzie. Ja mam prośbę do pana też troszkę głośniej. Dobrze. Usłyszałam początek, jakie zdarzenia miały miejsce w gospodarstwie, ale... Które wymagały odnotowania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Urodzenia. Czyli zgłoszenia w agencji. Tak, zgłoszenie w agencji. Zgłoszenia w agencji wymagały. Urodzenia. Wymagały takie zdarzenia jak urodzenie trzody. Tak, trzody. Urodzenia trzody. Sprzedaż trzody. Sprzedaż trzody. I padnięcia. I fakt padnięcia. Padnięcia trzody. Czy zgłaszał pan w miarę na bieżąco te fakty? Tak, w miarę na bieżąco. Ja zgłaszałem te fakty w miarę na bieżąco. Lecz przy rejestracji. Lecz przy rejestracji. Pracownik agencji. Pracownik agencji. Twierdził, że jest za dużo prosion do rejestracji. Twierdził, że jest za dużo prosion do rejestracji. Do rejestracji i rozkładał to w czasie. I rozkładał to w czasie. I za to wsteczny. Pani Anisiu, rozkładał to w czasie z datą. Rozkładał to w czasie z datą wsteczną. Niech pan to bardziej zobrazuje. Rozkładał to w czasie z datą wsteczną. Ponieważ twierdzili, że mam tylko 8 sztuk macior. Ponieważ twierdzili, że mam tylko 8 sztuk macior. I to jest za dużo urodzeń, jak na jeden raz. Że to tak... jest za dużo urodzeń, jak na jeden raz. Czy są dobrze również, że sugerowali, że te maciory urodziły za dużo prosią? Czy nie, że powiedzmy, jak trzy maciory się prosiły w jednym czasie, powiedzmy, był dzień różnicy,
to oni twierdzili, że tak nie może być, żeby to rozłożyć, powiedzmy, 2-3 czyli u pana te, mam rozumieć, że u pana się te prosięta rodziły niemalże w tym samym czasie, tak? Był 2-3 dni różnicy maksymalnie. U mnie prosięta rodziły się z odstępem 2-3 dni różnicy i co? Agencja sugerowała, że to... To jest za dużo, na, jak na, powiedzmy na 1 czy 2-3 dni. I agencja... I agencja sugerowała, że to jest za dużo jak na 1, 2 czy 3 dni. Tak. I twierdzicie, że to żeby rozłożyć to w czasie? Jak na 1, 2 czy 3 dni. I twierdzili, że rozłożyć to w czasie. I to był główny powód, dla którego... I to był główny powód. Dla którego odmówiono mi odszkodowanie. Czy agencja w ogóle miała jakieś zastrzeżenia co do pana zgłoszeń? Czy coś od ze strony agencji restrukturyzacji, modernizacji pana kierunku? Agencja nie miała żadnych zastrzeżeń. Tylko do pana zgłoszeń, tak? Do zgłoszeń. Do moich zgłoszeń tylko? Tylko aby zgadzały się sztuki zwierząt w moim gospodarstwie. Tylko, aby zgadzały się sztuki w moim gospodarstwie. Może skupię się na samym uboju. Mógłby pan powiedzieć, jak przebiegała ta cała procedura uboju świń? Od czego to się zaczęło? Jakie pan czynności podjął? Przyjechało tu. Odnośnie procedury uboju. W związku z ASF. Tak. W związku z ASF przyjechali do mnie lekarz weterynarii, który przywiózł nakaz uboju. Przyjechali do mnie z weterynarii lekarz. Przyjechali do mnie z lekarzem rodzinnym. Przyjechali do mnie z weterynarii lekarz, który przywiózł nakaz uboju. I po nim przyjechał kontener. Po nim? Tak, po nim przyjechał kontener, który miał zabrać. Przyjechał kontener, który miał zabrać? Moje uczniki. Moje uczniki. Przyjechała ładowarka. Przyjechała ładowarka. Która po ubiciu wszystkich sztuk u mnie w gospodarstwie. Która po ubiciu wszystkich sztuk u mnie w gospodarstwie. Nie została w ogóle podkażona. Nie została w ogóle odkażona i pojechała do sąsiedniej wioski. I pojechała do sąsiedniej wioski. Zaś zabezpieczenie budynku. Zaś zabezpieczenie budynku. Jakiego budynku? Chlewni, po uboju. Budynku chlewni po uboju. Nie zostało dokonane. Nie zostało dokonane. Ponieważ obornik z chlewni. Ponieważ obornik z chlewni do dnia dzisiejszego nie został zabezpieczony. Do dnia dzisiejszego nie został zabezpieczony. Jedyne co dostałem z weterynarii. Tak? To tabliczkę do powieszenia przy oborniku. To tabliczkę do powieszenia przy oborniku. Z zakazem wstępu. Z zakazem wstępu. I obornik nie został w ogóle podkażony, też powinien. I obornik. Odkażony, chociaż to nie był odkażony. Ależ powinien być odkażony, bądź zakopany. Być odkażony, bądź zakopany. To zdaniem pana cała procedura uboju przebiegała zgodnie z zasadami bioasekuracji? Przebieg uboju nie przebiegał w ogóle. Przebieg uboju nie przebiegał w ogóle. W formie bioasekuracji. W formie bioasekuracji. Ponieważ wszystkie bakterie, które... Ponieważ wszystkie bakterie, które... Zostały na narzędziach. Zostały na narzędziach. Wykorzystanych do uboju. Wykorzystanych do uboju. Zostały wywiezione poza obszar gospodarstwa. Zostały wywiezione poza obszar gospodarstwa. Wysoki sądzie chciałbym
prosić o odnotowanie, iż okoliczności podnoszone przez powoda nie dotyczą przedmiotowej sprawy. Sprawa dotyczy odszkodowania z tytułu odmowy wypłaty odszkodowania, a nie innych okoliczności związanych z okoliczności wskazywane przez powoda nie dotyczą przedmiotu postępowania. Proszę odnosić się do. Prognostyka strony powodowej dotyczy to przedmiotu postępowania, czyli jak wskazywałem w pozwie bądź w piśmie procesowym, bierze się pod uwagę całe okoliczności związane z ubojem. I tutaj winę państwa w szerokim rozumieniu w uchybieniach nie można przerzucać na rolnika. Taka jest argumentacja, tak również pozwie. Czy pan ma jeszcze pytania? Oczywiście mam pytania. Proszę sobie powiedzieć, jak u innych rolników z pana miejscowości została rozwiązana kwestia ASF-u i wypłaty odszkodowania. Jak pytanie brzmiało? Jak u innych rolników z pana miejscowości? Ja nie słyszę początku pana pytania. Jak przebiegała kwestia wypłaty odszkodowania u innych rolników z pana miejscowości? To może zapyta pan, czy pan w ogóle wie? Czy jest wiadomo, czy pan wie, jak przebiegała? Ja zapytam, czy pan wie, czy innym rolnikom wypłacono odszkodowanie za obój, czy nie? Wypłata odszkodowań u innych rolników z mojej wsi przybiegała w formie nagrody. Wypłata odszkodowań dla innych rolników z mojej wsi przebiegała w formie nagrody. W wysokości 50% wartości ubitych zwierząt. Czyli w formie nagrody w wysokości 50% wartości. Chociaż ubitych zwierząt. Chociaż te gospodarstwa nie spełniały w ogóle bioasekuracji. Chociaż te gospodarstwa nie spełniały bioasekuracji. I proszę o pytania odnoszące się do pana. Czy panu zaproponowano taką nagrodę? Uczestniczył pan w rozmowach? Tak, zaproponowano mi taką nagrodę. Mi zaproponowano taką nagrodę. Do wysokości do 70% wartości ubitych zwierząt. Do wysokości 70% wartości ubitych zwierząt. Lecz ja się na to nie zgodziłem. Ponieważ to nie było określone dokładnie, jaka to będzie kwota. Ile procent? Ponieważ nie było dokładnie określone, jaka to będzie dokładnie kwota. Ile procent? Wspomniał pan, że to była nagroda. Skoro to nagroda, za co ta nagroda miałaby być? Sam nie wiem, jaka to była nagroda. Sam nie wiem, jaka to była nagroda. Chyba za to, żebym milczał, po prostu, żebym dalej... Chyba za to, żebym milczał. Ja dziękuję za ten etap. Pani pan pomocy? Wysoki sądzie, chciałabym zapytać... Chciałabym zapytać pana, czy pan, w jakiej wielkości były maty, które znajdowały się przed wyjściami w pana gospodarstwie? Mata wjazdowa. Mata wjazdowa. Miała szerokość całej bramy. To jest, proszę o wyjście, miała szerokość całej bramy. To jest 4,5 metra na? Na długość 4,5 metra. I długość 4,5 metra. To, był prostokąt czy kwadrat? Prostokąt. Czyli kwadrat. Kwadrat równiutki, tak jak żeby sam. To czyli to był? Kwadrat. Tak. A z czego była wykonana ta mata? Z betonu. Mata była wykonana z betonu. Lecz pod betonem znajdowała się folia. Pod betonem znajdowała się folia. Która zapobiegała wypłynięciu środka dezynfekcyjnego z maty. Wypłynięciu środka dezynfekcyjnego z maty. A jaka była długość tego betonu? Muszę się dopytać. Około 20 cm. Grubość tego betonu to około 20 cm. Czyli ja rozumiem, jakiej wielkości grubości była warstwa tego środka dezynfekcyjnego na tym betonie? Głębokość niemieckiej wynosiła około 15-20 cm. Głębokość niemieckiej wynosiła około
15-20 cm. A przed wejściami? Były maty. Przed wejściami do chlewni. Przed chlewni były maty. Przed wejściami do chlewni były maty. O wymiarach 120x60. Z czego? Maty, to są większe maty. To były maty. O wymiarach 120 cm na 60 cm. Tak. Z gąbki znajdującej się. Z gąbki znajdującej się? W takiej plandece z siatką na górze. Znajdującej się w takiej plandece z siatką na górze. Czym przez tą siatkę wyciskała się piana poprzez stanięcie buta obuwia? Przez tą siatkę wyciskała się piana poprzez stanięcie buta na tej macie, tak? Tak, tak. Butami na tej macie. To ta piana dezynfekowała czegoś takiego? Taka piana, taka bardzo gęsta, która opływała całe obuwie. Ta piana była bardzo gęsta, która opływała całe obuwie. Opływała całe obuwie. Ja to tylko zapytam, ta piana miała za zadanie dezynfekcji? Może ta piana to jest główny ten środek, który zabija te bakterie. Dezynfekujący, tak? Ta piana była głównym środkiem dezynfekującym, który zabija bakterie. Od jakiego, rozumiem, że może Pan nie pamiętać dnia, ale w jakim mniej więcej czasie Pan te maty wyłożył, od kiedy one się znajdowały we właściwych miejscach? Niecka była wydana już na początku sierpnia. 2017? Niecka była wydana na początku sierpnia 2017. A maty przy wejściu do chlewni? A maty przy wejściu do chlewni? Przed 14 sierpnia, bo wtedy było czas spełnić wszystkie wymogi. Przed 14 sierpnia 2017, tak, kiedy było... trzeba było spełnić wszystkie wymogi? Bioasekuracji. Czy odbywały się u Pana kontrole bioasekuracji? Czy Pan kojarzy kiedy? Czy Pan nie do tego? W moim gospodarstwie odbyła się kontrola. W moim gospodarstwie odbyła się kontrola? To się około 10 sierpnia. Ale bioasekuracji, tak? Tak. Bioasekuracji. Około 10 sierpnia. Coś około 10 sierpnia. Która stwierdziła, że wymogi mat są spełnione. Która stwierdziła, że wymogi mat są spełnione. A w ramach dochodzenia epizodycznego kontrola, już po stwierdzeniu wirusa, co stwierdziła i dlaczego Pan nie kwestionował ustawy tego wirusa? Kontrola mierzenia nie było. Kontrola bioasekuracji odbywała się, protokół Pan kontroli żadnej nie było. Czyli była kontrola, właśnie wtedy to w sierpniu 10. To była jedyna kontrola, to znaczy była kontrola 10 sierpnia, coś około 10 sierpnia. Coś około 10 sierpnia i to była jedyna kontrola. Tak, jedyna kontrola. Gdzieś około 10 sierpnia i to była jedyna kontrola. Która spełniała warunki bioasekuracji. Która spełniała warunki bioasekuracji. Czyli w dniu, czy w dniu 4 października Pan znajdował się w gospodarstwie, czy Pan pamięta? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy w dniu 4 października, nie pamiętam Pan tego, tak? Nie pamiętam, czy w dniu 4 października znajdowałam się w gospodarstwie. Czy Pan w takim razie zna ten protokół, czy Pan to widział, kim Pan to dostał? Tego protokołu w ogóle nie... A co Pan nie okazuje? Okazuje mi protokół z dnia 4 października 2018 roku. Co Pan nie okazuje? Z protokołu dnia 4 października 2017. Sporządzonym w gospodarstwie i protokół z... Oj, przepis nam się włączył. Z
sporządzony z gospodarstwem, zawierający ustalenia, oświadczenia składane przez zawierający ustalenia i oświadczenie składane przez powodę. Tak, tak, składane przez powodę. Dobrze. Czy pan widział ten? A może tak, przewodnicząca stwierdza, że kserokopia tegoż protokołu znajduje się na kanonie. Na kartach 41 do 43. I teraz proszę zadać pytanie. Proszę. Czy pan przypomina sobie, że taki protokół był sporządzany w pana gospodarstwie i skąd, czy pan jest w stanie wyjaśnić, dlaczego na tymże protokole są oświadczenia dotyczące składane przez pana? Może najpierw, czy w pana gospodarstwie był sporządzany taki protokół? Był sporządzany. W moim gospodarstwie był sporządzany taki protokół. Lecz był nieczytelny. Lekarz, który go pisał, mówił na głos, co pisze. I twierdził, że w ciągu tygodnia... I lekarz, który go pisał, mówił na głos, co pisze. I mówił, że w ciągu tygodnia... Dostarczy mi kopię. Dostarczy mi kopię. Ponieważ nie mieli papieru do pisania tego protokołu. Napisane na naszej kartce. Ponieważ nie mieli papieru do pisania tego protokołu. I pisanie go na zwykłej kartce. I mieli go dostarczyć, nie dostanę go na dzisiaj. Mieli go dostarczyć, a nie dostałam go aż do dzisiaj. Czy ten podpis znajduje się w tym miejscu, to jest pana podpis? Mój podpis. Okazuje się pan, że podpis pod protokołem, akurat mam w tej chwili tutaj kopię. To jest podpis pod dodatkową kartą do protokołu sporządzonego. Pełnomocnik pozwanego okazuje powodowi dodatkową kartę do protokołu. Przewodnicząca stwierdza, że okazana karta znajduje się na karcie 44 akt sprawy. I teraz było do pana pytanie, czy ten podpis pod tą dodatkową kartę bez pana. O treści. Pani pokażę jeszcze raz panu, jeżeli pani była wyłączona. O treści. Podpis pod treścią. To jest mój podpis, tak? To jest mój. O treści. Kierek jeszcze dam. Kierek jeszcze dam. A czy ten podpis jest czytelny? Jest. A mógłby pan odczytać? Barbara Kierek jeszcze. I kto to jest? Moja mama. Jest tu jeszcze podpis Barbary Kierek-Jeszy, tak? Barbary Kierek-Jeszy, to jest moja mama. Czy zechciałby pan odczytać jeszcze pozostałe podpisy, jeśli to jest dla pana możliwe? To jest nieczytelne. Jacek Martyniuk, czy kojarzy pan to imię i nazwisko? To jest lekarz, który pisał. Dokładnie. Czyli ten podpis Jacek i dalej to, co to bardzo mało czytałem. Zgadza się, jest. Podpis Jacek, kropki dajmy, tak? Nad pana podpisem. Jest, tak? Mało, jest bardzo mało czytelny. Jest bardzo mało czytelny. A pan wie, do kogo należał ten podpis, bo tak pani do mówi? Zastępcy lekarza weterynarii. Ten podpis należy do zastępcy lekarza weterynarii. A pod spodem, pod pana podpisem, już tutaj, proszę. Też jest mój. Nie jest pan w stanie odczytać. Podpis pod moim podpisem. Nie jestem w stanie odczytać. Czy w trakcie sporządzania tego protokołu uczestniczyły w państwa gospodarstwie przebywały, uczestniczyły osoby właśnie jeszcze, to jest Bursa, Kiewicz, Sławomir bodajże, albo podobne nazwisko, bo powiem szczerze, że też nie jestem w stanie tego odczytać z tejże kartki. Ale według mojej wiedzy jest to podpis policjanta. Czy kojarzy pan? To nie jest podpis policjanta, bo policjanta żadnego nie było przy.
Czyli ten podpis pod pana podpisem nie jest podpisem policjanta, bo nie było żadnego. Raczej nie jest policjanta, tylko... Ten podpis pod pana podpisem raczej nie jest podpisem policjanta. A nie było żadnego policjanta. Tylko ja wybrałem. Jest to chyba podpis lekarza, który przyniósł nakaz, czego uwolnił. Podpis policjanta, który przyniósł nakaz uboju. W takim razie proszę mi powiedzieć, dlaczego pan podpisał ten protokół, jeżeli pan kwestionuje ustalenia w nim zawarte, a na może najpierw pierwsza część, bo zdania są wielokrotnie złożone. Tak. Czy pan kwestionuje ustalenia? Dlaczego pan podpisał protokół, skoro... Dlaczego pan podpisał protokół? Ponieważ on był pisany przy mnie. Ja podpisałem protokół, ponieważ on był pisany przy mnie. I był nieczytelny. I był nieczytelny. I myślałem, że pan pisze to, co lekarz mówił na głos. I myślałem, że pan pisze to, co lekarz mówił na głos. A to było błędem. A to było błędem. Ale co było błędem? To, co lekarz mówił, co pisał. A to, co lekarz mówił i pisał, było błędem. To, co pisał, było, mówił inaczej, pisał inaczej. A to było błędem. A to, co lekarz mówił i pisał, było błędem. To znaczy... To, co mówił na głos, co pisze, to było inaczej mówił, coś innego mówił, a co innego pisał. To znaczy inaczej mówił, a inaczej pisał, inaczej, tak? Innego pisał. Znaczy inaczej mówił na głos, a inaczej pisał. I z tego powodu pan nie kwestionował ustaleń tego protokołu, tak? Lekarz, który pisał ten protokół, twierdził, że będzie spisany drugi protokół. Lekarz, który pisał protokół, twierdził, że będzie spisany drugi protokół. A przed chwileczką pan twierdził, że miał być panu ten protokół doręczony w terminie około tygodnia, więc jest to sprzeczne. Proszę mi to wyjaśnić. Miał to pan przyjechać, dostarczyć protokół, że będzie spisany drugi protokół. Pan tak, miał go przepisać na komputerze. Miał lekarz weterynarii, tak? Miał przepisać protokół na komputerze. Ten, który ręcznie napisał. Ten, który ręcznie napisał na komputerze. I miał w jakim czasie panu dostarczyć? Mówił, że 7 czy tam do 7 dni. I mówił, że dostarczy w terminie do 7 dni. I nie dostarczył. Do dzisiaj nie otrzymałem. I do dzisiaj nie otrzymałam. Proszę pana, to ja zapytam, czy pan podpis, składając podpis nad, pod tym protokołem, czytał go? Nie czytałem, bo nie czytałem. Ja składając podpis pod tym protokołem, nie czytałem go, bo był nieczytelny. To dlaczego pan go podpisał? Po prostu, może stres. Proszę zrobić, ale... Ja go podpisałem po prostu, może stres. Tak, pan stwierdził również, iż protokół był sporządzany na czystej kartce, a jak widać, nie była to żadna czysta kartka, tylko formularz, który jest przygotowany specjalnie. Pytanie pani mecenas. I dlaczego, czy pan potrafi właśnie to czy protokół wyjaśnić? Był sporządzony na czystej kartce, czy na formularzu? No tak, pan może to zobaczyć? Początek jest tutaj ustaleń. Proszę, przeczytam panu, oświadcza, że... I tu są pana wyjaśnienia. Ja powiem, że tych kartek w ustylu nie było, tylko była ta pierwsza kartka. Dobrze, ale mówimy o tej kartce. To jest... Jak podejdzie pan tu do mnie na chwilę, żeby odnieść to do protokołu. Nie, 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 będzie pan tutaj. Poproszę pana. Który kartek po wskazaniu Arna, bo pan sobie... Nie, nie, teraz pan powie po prostu. Trzeba złożyć opinię. Ta pierwsza strona była, tylko czyli nie to tylko była? Tak. Protokół był sporządzony jedynie na części, która jest na karcie 41, tak?
31. A nie było tej części? O, ta cała strona była. To jest karta, proszę pana. Czy była też część z karty 41 WRT? O, ta cała karta. Proszę mi tłumaczyć, to jest 41 WRT, bo może nie rozumiem. Z tej strony. Tak. Była część z karty 41 WRT, czyli cała kartka 41 była, dwie strony. Tak. Na tym formularzu. Na tym formularzu było to właśnie. Na tym formularzu. A ta część była? Tego nie było. Nie było części z karty 42. A ta część z karty 42 WRT? Też nie było. Nie było też części z karty 42 WRT. Z tej karty? Też nie było. Ani z karty 43. A ta część 43? To było opisane właśnie na czystej kartce. A to, co jest na karcie 44, było opisane na czystej kartce. Jeśli mogę wyjaśnić, to jak najbardziej. Ale pani mecenas, proszę zadawać pytania. Bardzo proszę. Mamy 10 minut. Czy pan wie o tym, iż ma pan obowiązek w ciągu 24 godzin od zmiany w stacie zgłaszać taką okoliczność do agencji? Ja wiedziałam o tym, że w ciągu 24 godzin od zmiany w stacie mam zgłosić tą okoliczność, nie? Do agencji. Do agencji, który problem? Do agencji. Czy pan okazał w trakcie kontroli w gospodarstwie spis posiadanych świń? Tak. Ja w trakcie kontroli w gospodarstwie okazałem spis posiadanych świń. Czy pan okazał rejestr środków transportu oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń? Tak, okazałem rejestr środków transportu, tak? Środków transportu i wejść. Rejestr środków transportu i rejestr wejść. Wejść, wyjść osób. Wejść i wyjść. Wejść, wyjść osób spoza gospodarstwa. Spoza gospodarstwa. Rozumiem, że te rejestry po prostu sporządził pan już przed w momencie, kiedy weszły w życie obowiązki związane z wniosek pracy. Tak. Ja te rejestry sporządziłam w momencie, kiedy weszły w życie obowiązki związane z bioasekuracją. Czyli niech pan poda datę, kiedy pan to sporządził. Odkąd przyjąłem gospodarstwo? No, nie wiem, kiedy pan przyjął. Przyjąłem gospodarstwo 15 grudnia 2016. To jest od kiedy przejąłem gospodarstwo? To jest 15 grudnia 2016. Od 15 grudnia 2016 roku. Jeszcze jakieś pytanie? Wspominał pan o tym, iż było wcześniej przeprowadzana u pana kontrola bioasekuracji. Czy pan zatem ten protokół kontroli jest to protokół z dnia 9 sierpnia 2017 roku? Lista kontrolna z PIPET. Protokół z kiedy? 9 sierpnia 2017. Który to będzie karta sprawy? To powinno być razem obok tamtego protokołu, czyli około 40. Wcześniej. Wcześniejszy. Nie, to jest opis, opis. Tu jest ten protokół. 9 sierpnia. Tak? Pokażę mi pani, że jest. W tych dokumentach chciałabym mieć złożony. Tak, to jest tutaj. O, tak, to. W tym miejscu pełnomocnik pozwanego okazuje protokół z dnia 9 sierpnia 2017. Który odpowiada karton 53 do 56 stanów. Czy to jest pana podpis? Tak, mój. A podejdzie pan do mnie, bo tam pan pokazuje. Chodzi pan, czy na karcie 50... Przejrzę pan sobie.
To jest na podpis i tu, czyli na karcie 55 i 56 są pana podpisy. Na karcie 55 i na karcie 56 są moje podpisy. Tak, czy prawdą jest stwierdzona w tymże protokole okoliczność, iż w dacie tamtej, nie mówię, że w październiku, tak, ale w dacie przeprowadzania kontroli, czyli 9 sierpnia, w pana gospodarstwie znajdowała się razem ze świniami bydło. Znajdowała się jedna sztuka. Tak, znajdowała się jedna sztuka już do 14 sierpnia. W dacie 9 sierpnia 2017, czyli w dacie przeprowadzenia tej kontroli, w dacie przeprowadzenia tej kontroli w moim gospodarstwie. Znajdowała się jedna sztuka bydła. Która do daty 14 sierpnia. Która do daty 14 sierpnia. Została oddzielona. Została oddzielona. Do kiedy było trzeba spełnić wymogi bioasekuracji? Do kiedy trzeba było spełnić wymogi bioasekuracji? A skąd pan miał tą sztukę bydła? Własny krowy. Mam własną krowę. Ja tą sztukę bydła miałam od własnej krowy. A ta krowa gdzie była wtedy? Została w oddzielnym budynku. A krowa stała w oddzielnym budynku. I do 14 sierpnia owa została przemurowana w ścianę. I do 14 sierpnia owora została przemurowana w ścianę. Ścianą w pustaka. Ścianą z pustaka. Ale pustaka o jakiej grubości? O jakiej grubości? Około pół metra. Pół metra grubości pustaka. Z pustaka o grubości około... Pustaka o jakiej grubości? Nie wiem, ile to może być. Około 45. Proszę się nie odzywać. Około pół metra, może 45 centymetrów, tak? Nie, dokładnie nie. Jeszcze jakieś pytanie? Czy przed, w dacie tamtejszej posiadał pan wyłożone maty dezynfekcyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy wówczas... Ale w tamtej chciał dacie, to znaczy w jakiej dacie? W dacie sporządzenia protokołu, bo czyli na dzień 9 sierpnia 2017 roku. Tak, były 9 sierpnia, to jest w dniu sporządzenia protokołu. Były maty dezynfekcyjne. A czy rejestry środków transportu po raz realizowany do osób, do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, też miał pan wówczas? Nie było tylko rejestru przemieszczania, a czy środków transportu? Nie miałem w tej dacie rejestru przemieszczania środków transportu, a co do wejść i wyjść osób? Wejść wszystko było. Transportu. Miałem rejestr wejść i wyjść osób. Z gospodarstwa. Wejście do gospodarstwa osób poza. Z gospodarstwa i do gospodarstwa, tak, tak. Osób postronnych. Tak. A dlaczego zatem bez zastrzeżeń podpisał pan ten protokół, skoro w tym protokole są ustalenia inne? Mianowicie stwierdzające się pan tych marków. Pani mecenas, pytanie proszę zadać. Tak. Pytanie brzmi, czy pan miał zastrzeżenia do tego protokołu? Tam tylko było jedna sprawa, bo nie miałem przy jednym wejściu maty, przez którym wejście się nie wchodziło w ogóle. Tam była jedna sprawa, bo do jednego wejścia nie miałem maty. Przez który się w ogóle nie wchodziło. Ale przez to wejście ono nie służyło jako wejście. Nie służyło jako wejście, bo to było oddzielne. Nie miałem maty, ale to wejście nie służyło jako wejście. Do chlewni. Do chlewni. Czy pan podpisał protokół bez zastrzeżeń takiego? Bez. Ja podpisałem protokół bez zastrzeżeń. Ja utrzymuję się, bo pracuję jako kierowca, dorabiam sobie. Ile pan zarabia miesięcznie? 1400 zł. Nie muszę krajowa. Ale to na rękę czy? No, na rękę, 1400 zł. Zarabiam 1400 zł na niższą krajową. Poza tym co pan jeszcze posiada z majątku? Posiadam 3 hektary pola. Posiadam 3 hektary pola. Co pan ma na tym polu? Sieję zboże. Posiadam zboże. Ja na tym polu sieję zboże. Jaki pan ma dochód z tego zboża? Z tego pola? W tym momencie teraz w ogóle nie ma dochodu.
Czyli w tym roku dopiero, pierwszy raz miał dochód. Zaszedł pan w tym roku. Tak, czyli był zeszłego dopiero zebrałem, ale jeszcze z tego dochodu nie miałem w ogóle. Ja w tym roku pierwszy raz zasiałem i zebrałem, ale nie miałem jeszcze dochodu. A ile dopłat unijnych pan bierze na to? Nie pamiętam, bo mąż mówi, że mamy dzierżawę. Słucham? Mam jeszcze też dzierżawę. Nie pamiętam, ile dopłat unijnych na to biorę. Bo mam jeszcze dzierżawę, czyli za tymi 3 hektarami bierze tak, pan dzierżawę. Bo mam jeszcze dzierżawę od rodziców poza tymi 3 hektarami. Ile pan dzierżawi? Około 12 hektarów. Dzierżawie około 12 hektarów. A co na tych 12 hektarach pan robi? To również nie zboża. Na tych 12 hektarach także się jest zboże. Czy na pole dzierżawione też pan dostaje dopłaty unijne? Też dostaję. Na pole dzierżawione dostaje opłaty unijne. Dopłaty unijne. A kiedy pan dzierżawi te 12 hektarów? Od grudnia 2016 roku. Ja te 12 hektarów od dzierżawy grudnia 2016 roku. Teraz już nie. Czona jest bezrobotna, ale miałem do czerwca 2018 roku miałem otrzymanie siostry. Ja do czerwca 2018 roku miałem otrzymanie siostry. Czy pan miał zasądzone alimenty na siostrę? Nie, pomagałem z własnej woli, żeby skończyła studia. Ja nie miałem zasądzonych na nią alimentów. Pomagałem jej z własnej woli, żeby skończyła studia. To proszę pana, ile pan łącznie dostaje dopłat unijnych na pole? Coś około 15 tysięcy. Ja, to dzierżawione i własne, tak? Wszystko łącznie. Ja na pole własne i dzierżawione dostaję dopłat unijnych około 15 tysięcy złotych. Czy pan ma kogoś na utrzymaniu? Teraz już nie. Rodzice są czy nie, ale teraz poczynają rentę i... Ja nie mam nikogo na utrzymaniu. Teraz już nie. Rodzice są czy nie, ale mają rentę. Na utrzymaniu chodzi o osobę, na której ciąży by na panu obowiązek alimentacyjny. A niech pan z własnej woli pomaga. No nie ma. Nie ma. Panie mecenasie, stanowisko? Wysoki Sądzie, proszę o dopuszczenie dowodu wskazanego w punkcie 5 pozwu. Prawdopodobnie o dopuszczenie dowodu z czego? Zeznań świadków. Zeznań świadków wskazanych w punkcie 5 pozwu. A kto pokryje koszt stawiennictwa świadków w sądzie? Stawią się bez żadnych kosztów. Świadkowie stawią się w sądzie? Czyli na koszt powodu. Tak, na koszt powodu. Nie będą żadne wydatków, bo jeżeli będą, to są z zarządu zaliczy. Nie, to z tej samej miejscowości tak właśnie. W sądzie. Na koszt powodu nie będą wnosić o zwrot wydatków. Tak, panie powodzie? Tak. Pan oświadcza, że pan pokryje. Że pokryje wszystkie koszty. Powód oświadcza, że pokryje wszystkie koszty związane ze stawieniem świadków w sądzie. Pani mecenas? To wyrażone i jeśli można, prosilibyśmy o... Czy pani też popiera swoje wnioski, bo nie usłyszałam. Tak, jak najbardziej popieramy. Pozwanego popiera zgłoszone wnioski. Tak, zgłoszone wnioski dowodowe. I jeśli można, prosilibyśmy o czas na ewentualne tworzenie wniosków dowodowych kolejnych, ze względu na fakt, iż w trakcie zeznań powoda. Wnosi o zakreślenie terminu na składanie kolejnych wniosków dowodowych z uwagi na to, iż powód wyrażał się na wyjaśnień. Wniosków dowodowych. Pani mecenas, proszę złożyć w takim razie pismo, a sąd będzie decydował, czy zasługuje, czy nie. Mamy już opóźnienie. Jest składanie wniosków do.
z uwagi na wyjaśnienia informacyjne powoda. Proszę złożyć. Tutaj w zakresie Jacka Martyniuka sąd nie ma adresu świadka. Ale wskazywany był już na adres firmy, jeśli dobrze pamiętam, wezwanie. Na adres pozwanego? Tak. Aha, dobrze. To czy świadek stawi się na koszt pozwanego? Takie oświadczenie? Pełnomocnik pozwanego oświadcza, że wnioskowany przez niego świadek stawi się na koszt pozwanego. Nie będziemy tutaj robić. Pani mecenas, już tu sąd, jeżeli ktoś wniosku oświadcza, to albo zależniczkę, to samo do strony powodowej. A jak nie, no to było... Sąd postanowił odroczyć rozprawę do dnia 28 września. Godzina 13:45, sala 8. Sąd postanowił następnie dopuścić dowód zeznań świadków Henryka Kierę-Kieszy, Barbary Kierę-Kieszy, Anety Kierę-Kieszy, Mileny Chodun na okoliczności wskazane w punkcie 5 pozwu, karta 3. I dowód zeznań świadka Jacka Martyniuka. Na okoliczności wskazane w punkcie 5 sprzeciwu od nakazu zapłaty. Karta 35. Na termin wezwać świadków Henryka Kierę-Kieszę, Barbarę Kierę-Kieszę i Agatę Kierę-Kieszę. Następny punkt. Wyznaczyć termin rozprawy na dzień 10 października roku, sala godzina 14, godzina 14, 28, 10 października, godzina 14, sala 8, to będzie środa, to będzie środa. Na termin z punktu 4 wezwać świadka Milenę Chodun, i Jacka Martyniuka.
na adres pozwanego Jacka Martynika, zaś pozostałych świadków na adres z karty 3. A więc tak, proszę Państwa, będzie termin 28 września 2018, 13:45, sala 8. I na ten termin sąd wzywa trzech świadków. I następny termin 10 października 2018 roku, godzina 14, sala 8. I na ten termin wzywamy trzech świadków. Dzień dzisiejszy to wszystko. Pan Powód, pełnomocnik Powoda, pełnomocnik pozwanego, o tym nie powiadomieni. Stawię się bez zadania, bez zawiadomień. Dziękuję bardzo. Proszę o opuścić salę. Thank you.